Znajdujemy się na premierze filmu Wszystko albo nic, ale zanim się to zaczęło, zanim książka, podobno były jakieś kłopoty. Czy może nam pani o tym opowiedzieć? Czy były problemy z książką? No, cała ta książka była problematyczna od początku tym, że nejaké vydavateľstvo ju nebolo ochotné vydať s tým, že to nie je text, ktorý by oslovil čitateľov. Celý problém bol v tom, že tú knižku nikto nechcel vydať, žiadne vydavníctvo na Slovácii v Čechách, bo neverili textu. Nepřekonali sa v texte. Po prostu redaktorky v vydavníctvách. To nikto nechcel go vydať na počiatku. No ale ja vždy, keď som sa k nej vrátila, vždy, keď som si ju čítala, tak som vedela, že je dobrá. Tak som sa rozhodla teda, že si zoberiem v banke pôžičku, zobrala som si pôžičku a vydala som si ju vlastne na vlastné náklady. Ale ja byłem przekonana, jak zawsze jak wracałem do tego tekstu, to mówiłam, že to jest super tekst, že na pewno się uda. No tak, tak nie jak si to řekla. A i więc postanowiłem wziąć kredyt w banku, wziąłem kredyt w banku, sama na własną rękę wydałam książkę i było. Książka okazała się bestsellerem i czy później te wydawnictwa, które nie chciały wydać tej książki, jakoś się odezwały do pani, pogratulowały sukcesu? No to asi nie, lebo to proste to neurobili, ale pamätám si, že potom, keď sme mali pár rokov na to veľtrh knižný v Bratislave, tak z toho najväčšieho vydavateľstva prišiel ku mne ten najväčší šéf a povedal mi, povedz mi len meno tej redaktorky, ktorá to odmietla. Nikt nezadzvonil, alebo nepogratuloval, bo to konkurencia jest, to tam nebolo takých tých. Ale parę lat później, kiedy już była książka na rynku, to przyszedł na targach książki właściciel tego największego wydawnictwa na Słowacji i mówi, że powiedz mi imię tej redaktorki, która to odrzuciła. Powiedz mi go. No i nadszedł czas na film. Czy spodziewała się pani, że będzie? Czy tam dufala, że będzie? Ja som, musím povedať, že keď ta knižka vyšla, tak ja som tedy bola taká posilnená tým úspechom tej knižky a zrazu som chcela úplne všetko, tak som si vravela, že to by bolo super, keby sa k tomu nakrútil film, ale vtedy som ešte vôbec nepoznala ľudí, ktorí sa točia okolo filmu, nemala som toľko skúseností s písaním ani s týmito vecami, takže ono to potom šlo dostratená a prišlo to v ten pravý čas. Ako to bola tá otázka? Že či som dúfala, že ten film vyjde? Na počiatku, jak sa začalo, to celý čas miałam nadzieję, były problémy, ale jak sa to skončilo, jak to bola koniec tvojej odpovedi? Ne, ja som práve písala, ale toho nie praví. Prepač. Nie, ja som pravila, že posilne na tým úspechom úplne na začiatku, keď kniha vyšla, tak som hrozne chcela z toho film, ale nepoznala som ľudí, tak to šlo dostratená. A vlastne až teraz to prišlo v správnom čase. Kedy bol sukces tej knižky, to strašne chcem, myšľam navet o filme, ale nebolo vtedy ešte také evity, jak teraz jest. I neznávam ľudí, tých pravých ľudí, tých vlastivých ľudí, ktorí miałam znať, żeby to všetko się udalo. Takže to tak pošlo tam v kont pár let temu i nevracano. V koncu prišiel Peter Nunes, producent s tým pomyslem i 3-4 leta s povrotem to wyciągłam z tego konta, z tej szuflady i zrobiliśmy film. No jak to się stało, że w tym filmie się znaleźli polscy aktorzy? To było veľmi vtipné, lebo my sme hľadali hercov na Slovensku, v Česku a napriek tomu, teda, že ich poznáme všetkých aj osobne a sú to dobrí kamaráti, tak stále sme hľadali tvár, ktorá by bola na Slovensku a v Česku neokúkaná. A tak sme si sadli za počítač a len do Google sme hodili, že polskí herci a tak sme našli tých vašich dvoch. I to byli tacy pierwsi, którzy się wyświetlili? A to było tak, żeśmy usunęli, to było tak, że chcieliśmy nową twarz, bo Słowacy aktorzy już grali w mnóstwo filmach i tak dalej. Każdy kojarzy z czymś. My chcieliśmy nową twarz, nowe twarze na tych dwóch facetów, więc daliśmy do Google, wrzuciliśmy w Google polscy aktorzy. I wyszli tam ci dvaj, Paweł z Michałem. Ale musím povedať, že keď sme našli Michala Žebrovského, tak vlastne ja som Pálkovi tým, že on pozná polský trh, povedala, že chceli by sme Michala Žebrovského do filmu a on sa ma pýtal, či som sa zbláznila, že Michal Žebrovský v živote do slovenského filmu hrať nepôjde. Že to je taká veľká hviezda. Mówiła mi Ewa, že vyšedl z Google Michal Žebrovský, že vidí go ako Jakuba filmového.
a ja jej mówię, bo troszkę orientuję się trochę w polskim kinie, i mówimy, ale chodź, Michał Żebrowski to jest największy star w Polsce. Już widzę, jak producent co powie, ale Ewa się uparła i mówi, że nie, to musi być Michał. Musi użyć całą tą historię, pan jak była, panu już po prostu jak było, bez odpowiedzi. I wysłaliśmy scenariusz do Michała. W końcu tam było takie, że nie wiem czy co, w końcu wysłało się do Oli Żebrowskiej, żony Michała, a jej się bardzo spodobało i ona prawdopodobnie zrobiła tak, że on tam zagrał. Czyli zasługa żony. Áno, za všetkým treba hľadať ženu, ale dnes je to tak, že keď Pálko mi doma hocikedy na niečo povie, že toto nejde, alebo to sa mu nepáči, tak vždy mu poviem, že Michal Žebrovský a presvedčím ho. To pierwsze to było coś takiego, że za wszystkim szukaj żony, ale to bym nie tłumaczył. Ale teraz od tej chwili w domu u nas jest tak, że zawsze jak ja mówię, że coś nie idzie, to nie można zrobić, czy to nie, to zawsze mi mówi, a pamiętam, Michał Żebrowski też mówiłeś, że nie można, a zagrał. A się udało. No i teraz jakby pani miała w kilku słowach zachęcić widzów do oglądania Wszystko albo Nic. Teraz co? Parę słowek pozwać ludzi do kina. Ja by som tých ľudí prilákala na to, že je to film o ženskom priateľstve, kde je to film o mladých ženách, ktoré chcú mať svoj život pevne vo svojich rukách. Nie sú to popolušky, ktoré čakajú na svojho princa, ale sú to ženy, ktoré chcú mať vedľa seba muža, ktorý bude s nimi zdieľať aj to dobré, aj to zlé a bude to navždy až na veky vekov. Amen. To zrobiła mi... To... Wyzwanie. To zrobiła na mnie wyzwanie. Film jest o jak to się nazywa? O silnym kobiecej przyjaźni, które nie grają się na kopciuszki, popoluszkę kopciuszek, no? Na kopciuszki. Nie czekają na księcia, o, nawet dam rady. Czekałem na księcia, ale mają swoje życie pewne we swoich rękach i mają obok siebie, chcą mieć obok siebie facetów, którzy z nimi żyją na dobre i na złe. Respektują takie silne, jakie są. I respektują te kobiety takie silne, jakie są. Nie?